Siemano, z tej strony Talien, ale to wiadome i witam was w pierwszym odcinku mitomani w minecrafcie i wiem, że jest to dość kontrowersyjna seria i ja wiem, że naprawdę dużo było czegoś takiego na YouTubie były pogromcy mitów w minecrafcie na kanale Szymka ja to dobrze wiem, ale jakoś nigdy nie miałem okazji tego obejrzeć a sam szczerze wolałbym zrobić to po swojemu nie oglądałem takich odcinków, więc chętnie sam jakieś mity sprawdzę więc no co, możecie pisać, ja mam kilka no to zaczynajmy. Jeżeli będziesz niszczył drzewo, ale zostawisz ten klocek drewna na samym dole, to liście nie znikną. No dobra, słuchajcie, no to jak pewnie wiecie, to jak się zniszczy drzewo, to te liście oczywiście będą sobie znikać, mogę nawet pika zwiększyć, tylko nie wiem na ile, nie wiem jak to działa, o i patrzcie, liście znikają, to wiadomo, to jest wiadomo, jak się zniszczy, to liście znikają, nic nowego, ale podobno, jeżeli zostawi się ten oto klocek na samym dole, to liście nie znikną, no to możemy sprawdzić, zobaczmy. No, i znikają, no, znikają, no, tak myślałem, że będą znikać. No i zobaczcie, znikają, nawet sadzonka tu wypadła. No, same znikają, no, to tak myślałem, że to będzie tak wyglądać. Nie wiem, mogę zrobić jeszcze test, ale no, to chyba nie ma sensu. Wiadomo, że będzie tu znikać. No i bez problemu znika. No to co? No, pierwszy mit chyba obalony. Jeżeli osadnik będzie otoczony ogniem i będzie go gonił zombie, to ten bez wahania przebiegnie przez ogień. No dobra, mamy taki kwadracik z netherraka, więc ja tu jak najszybciej oczywiście zapalę sobie. Zrobię ogień, zapalę ogień, to. No, no w sobie... Dobra, więc mamy tutaj taki kwadracik z ognia, postawmy villagera i on podobno, z, gdy zrespimy tutaj zombiaka, on przebiegnie. O, patrzcie, on nawet unika ognia, nawet stara się. Chce wyjść, patrzcie, chce wyjść, ale nie może unika ognia. No to zobaczmy, czy w takim razie bez wahania wskoczy do tego ognia, przebiegnie przez niego, gdy będzie gołnił zombie. Patrzcie, nie, 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 został. Nie chce przejść. No to jak widzimy, jednak nie przebiegł. Mogę jeszcze jedną próbę zrobić, zobaczymy. No nie no, oni nie przebiegają. Czyli kolejny mit obalony, chyba no. No pana, teraz się cofną. Czyli no, możemy taką klatkę dla villagerów łatwo zrobić. No to widzicie, polecam. Świnki i da się rozmnożyć ziemniakiem. No dobra, słuchajcie, ja chyba prawdziwość tego mitu znam, bo kiedyś to sprawdzałem przez przypadek. W sensie, kiedyś to przez przypadek zrobiłem, więc chyba, no, można się domyśleć, że faktycznie da się świnki rozmnożyć ziemniakiem, ale zobaczmy. No, da się jej dać ziemniaka, no to jak damy dwóm. No i jest mała świnka, no to to bano, wiecie. Da się i mit potwierdzony. Jeżeli zrespisz endermana w pomieszczeniu z wodą, który jest zbudowany z dirta, to ten teleportuje się, ale jeżeli takie pomieszczenie będzie zbyt droga, to ten się nie teleportuje. Jakoś te mity dzisiaj szybko lecą, ale no dobra, leźmy dalej. Jak dobrze wiemy, no to endermany wody nie lubią, no i jak się tutaj zrespi w wodzie takiego, no to on od razu ucieka. No to zobaczmy, czy faktycznie ten mit to prawda, czy będziemy mogli go potwierdzić, czy jeżeli tutaj zrespimy endermana, to on bez problemu sobie ucieknie... Tak jest, bez problemu, jak widać, one się teleportują. Nie mają żadnego problemu. To tak, jak było napisane. Ale zobaczmy, czy jeżeli zamkniemy go w bedrocku, zobaczmy, czy także się teleportuje, czy może jednak zostanie. Uwaga! Nie no. Teleportuje się bez problemu, jak widać. Tak, więc kolejny mit obalony. Sorry. Bo tym kilofem z fortuną masz większą szansę dostać więcej diamentów z rudy niż diamentowym kilofem z fortuną. No dobra, słuchajcie, ja już tutaj zaklinam sobie oba kilofy na fortunkę, na jedynkę. Fortuna 1 chyba wystarczy. No i zobaczmy, czy ten mit faktycznie będzie potwierdzony. Weźmy tutaj sobie, a wezmę i to i to. Zobaczymy na tych obu rudach, bo teraz wiadomo, w 1.18 są też te nowe. No ciekawe, możecie obstawiać sobie też, jak ten mit się zakończy, czy będzie potwierdzony, czy może raczej obalony. Mi się zdaje, że chyba kilofy nie robią różnicy i raczej będzie obalony, ale no dobra, zobaczmy. złoty kilof muszę dać sobie tylko survival Wiadomo, żeby nie było i zobaczmy. Złoty kilof nie daje nam nic. A diamentowy kilof daje nam po jednym. Dobra zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Teraz to się w ogóle zdziwiłem trochę, ale że złoty kilof nic nie... Serio? Złotym killoffem nie da się diaksów kopać? O, a patrzcie, tutaj więcej wypadło niż z tego, a to ciekawe. Ty, szczerze się nie spodziewałem, teraz się zdziwiłem... Możecie się śmiać, ale ja nie wiedziałem, że tak to działa. Co jest? Okej, okay, ten mit oczywiście jest obalony. Wnioski z tego mita są takie, że złotym kilofem w ogóle nie da się wydobyć diamentów, a diamentowym tylko z tej wypada więcej, bo tutaj, jak widzieliście, wypadło nam wcześniej więcej, a tutaj tylko jeden, po jednym, a tam nam, nie wiem, po dwa, coś takiego wypadało, wiecie. Teraz się zdziwiłem naprawdę, nie spodziewałem się. Okej, okay, możecie napisać, czy wiedzieliście o tym? Ja szczerze nie wiedziałem. Myślałem, że dzisiaj mity będą takie, wiecie, jakieś potwierdzone i w ogóle, a póki co to są tylko obalone. Nie fajnie, nie fajnie, trzeba to zmienić. Słuchajcie, piszcie swoje mity i będę je sprawdzał. Pillażerowy słoń ma niebieski brzuch. Okej, okay, teraz taki ostatni już mit w tym odcinku, więc dzisiejszy odcinek będzie taki trochę krótszy. No i ten mit też będzie taki. Już łagodniejszy że tak powiem. Podobno te oto stworki mają niebieski brzuch. Wszystko się okaże za chwilę. Ja bym sobie wziął game od Spectator i zobaczmy, czy one faktycznie mają niebieski brzuch. Uwaga! No, ten nie wygląda jakby miał niebieski brzuch. Ma tutaj ten łańcuch taki. No, taki wiecie, taki srebrny, taki, no, może trochę niebieski. Nie do końca, ale wiecie, ale ja tu srebrnego brzucha nie widzę. Znaczy nie srebrnego, tylko niebieskiego? Weźmy zresztą jeszcze kilka innych i dobra. No i ten też nie ma. No myślę, że to nie będą się różnić niczym. No i proszę bardzo. Kolejny mit w dzisiejszym odcinku o Balony. Na szkoda, był chyba tylko jeden potwierdzony. Większość jest o Balona, niestety. Ale no co, jeszcze raz zapraszam do pisania swoich mitów. Piszcie swoje mity w komentarzu. No i zapraszam Was oczywiście na mojego Discorda, link w opisie. No to co, do zobaczenia. Na razie.